Dawno temu żył pewien człowiek, który miał dwóch synów. Bracia nie darzyli się zbytnią sympatią, głównie dlatego, że starszy był bardzo zazdrosny o urodę młodszego. Lata mijały, a nienawiść pomiędzy nimi wciąż rosła i rosła. W końcu któregoś dnia, gdy bracia wybrali się razem do lasu, starszy najpierw powalił młodszego, a potem przywiązał go do drzewa i tak go zostawił, bo umarł z głodu. Tak się jednak złożyło, że stary garbaty pasterz akurat tam pędził swoje owce, a gdy zobaczył skrępowanego młodzieńca, zapytał go: Powiedz mi, synu, dlaczego jesteś przywiązany do drzewa? Dlatego, że byłem garbaty, powiedział chłopak. Ale wystarczyłobym spędził kilka godzin przywiązany do drzewa, żeby plecy mi się wyprostowały. Chciałbym, żeby i mnie ktoś tak przywiązał do drzewa, odrzekł to pasterz. Może wtedy pozbyłbym się w końcu mojego garba. Pomogę ci z przyjemnością, odrzekł młodzieniec. Rozetnij tylko krępujące mnie więzy, a wtedy przywiążę cię do drzewa tak mocno, jak tylko zdołam. Jak powiedział, tak zrobił, a potem zabrał wszystkie owce i zostawił pasterza samego, a ten prędko zdał sobie sprawę, że dał się oszukać. Natomiast młody chytrus prędko spotkał na swej drodze stajennego i pasterza wołów, których udało się namówić na wspólną wyprawę w poszukiwaniu przygód. Młodzieniec dokonał mnóstwa niezwykłych czynów i wiele razy dowiódł swojej przebiegłości. Wkrótce stał się tak sławny, że sam król o nim usłyszał i zapragnął poznać człowieka, który zdolny był oszukać każdego. Kazał więc swoim gwardzistom go pojmać i sprowadzić przed swoje oblicze. Gdy młodzieniec stanął twarzą w twarz z królem, ten zwrócił się do niego tymi słowy: Za wszystkie twoje niecne sztuczki i oszustwa, których dopuściłeś się wobec wielu ludzi, zgodnie z prawem powinieneś był zapłacić głową. Daruję ci jednak życie pod jednym warunkiem. Musisz przyprowadzić mi skrzydlatego konia ze stajni najgroźniejszego ze smoków. Jeśli zawiedziesz, każę porąbać cię na 1000 kawałków. Jeśli tylko tego chcesz, powiedział młodzieniec, to wkrótce dostaniesz skrzydlatego konia. I udał się w drogę do miejsca, gdzie mieszkał smok. A gdy już tam dotarł, poszedł prosto do stajni. Ostrożnie wyciągnął rękę, by chwycić uzdę skrzydlatego konia. Ale ten zauważył go i zaczął głośno rżeć. A wtedy smok obudził się i natychmiast przybiegł zobaczyć, co się dzieje. Co ci się stało, mój skarbie? Zawołał do swojego rumaka. Czy ktoś zrobił ci krzywdę? Młodzieniec ukrył się i czekał przez jakiś czas, a potem znów spróbował odwiązać konia. Ten jednak znowu zaczął głośno rżeć. A wtedy jego właściciel znów przyszedł zobaczyć, co tak spłoszyło jego wierzchowca. Jednak, kiedy to samo zdarzyło się po raz trzeci, smok stracił cierpliwość i zbił konia batem za zakłócanie jego snu. To tak bardzo rozgniewało rumaka, że gdy złodziej po raz kolejny spróbował go odwiązać, nie wydał już żadnego dźwięku i pozwolił wyprowadzić się ze stajni. Jak już tylko byli na zewnątrz, młodzieniec dosiadł konia i pognał pędem z powrotem do zamku. A popędzając wierzchowca, odwrócił się i zawołał: Hej, smoku! Jeśli ktoś cię zapyta o twojego konia, powiedz mu, że to ja go zabrałem. Król powiedział jednak: Latający koń to wspaniały dar, ale dla mnie to wciąż za mało. Teraz przynieś mi kapę z dzwoneczkami, którą smok okrywa swoje łóżko, bo inaczej każe porąbać cię na kawałeczki. Tylko tyle? Spytał w odpowiedzi młodzieniec. Zdobędę ją z łatwością. I udał się do domu smoka, a gdy zapadła noc, wdrapał się na dach. Było tam małe okienko. Młodzieniec otworzył je i spuścił w dół łańcuch z hakiem na końcu, na którym zwykle zawieszał czajnik nad paliskiem. Próbował w ten sposób złapać kapę, jak rybę na wędkę. Ale zaledwie udało mu się lekko ją przesunąć, dźwięk dzwoneczków obudził smoka. Ten powiedział do swojej żony: Żono, zrzuciłaś pościel z łóżka. A potem, chcąc się okryć, szarpnął kapę tak mocno, że młodzieniec wpadł przez okno do sypialni. Wtedy smok rzucił się na niego i związał go grubym powrozem. A gdy upewnił się, że intruz jest już mocno skrępowany, powiedział żonie: Jutro, gdy pójdę do kościoła, ty zostań w domu, zabij tego chłystka i ugotuj go. Kiedy wrócę, zjemy go razem. I następnego dnia smoczyca zniosła młodzieńca do kuchni, a tam zdjęła z półki ostry nóż, którym miała zamiar podrażnąć mu gardło. Najpierw jednak rozluźniło mu więzy, by ułatwić sobie zadanie,
On wtedy chwycił ją za nogi i powalił na ziemię. Potem prędko poderżnął jej gardło tym samym nożem, którym chwilę wcześniej chciała go zabić, a jej ciało wrzucił do pieca. Następnie zabrał z sypialni kapę z dzwoneczkami i czym prędzej uciekł z powrotem do królewskiego pałacu. Król siedział właśnie na tronie, gdy młodzieniec dotarł na miejsce. Pokłonił się monarsze, a potem, by pokazać, że wykonał zadanie, rozpostarł kapę na podłodze. To wciąż za mało, powiedział król. Jeśli nie chcesz, by porąbano cię na kawałki, musisz teraz sprowadzić tu smoka. Zrobię to, odpowiedział młodzieniec, ale będę potrzebował na to 2 lat. Przez ten czas urośnie mi broda na tyle długa, by smok mnie nie rozpoznał. Niech tak będzie, odrzekł król. Jak tylko młodzieńcowi urosła odpowiednio długa broda, udał się w podróż do domu smoka. Po drodze spotkał żebraka i namówił go, by zamienili się ubraniami. W łachmanach i z długą brodą chytry młodzieniec był już zupełnie nie do poznania. Wszedł więc do domu smoka bez żadnych obaw. Zastał go przed drzwiami, tworzącego wymyślną skrzynię. Dzień dobry, jaśnie panie, powitał go uprzejmie. Nie miałbyś może dla mnie kawałka chleba? Musisz zaczekać, odpowiedział smok. Teraz jestem zajęty, ale gdy skończę robić tę skrzynię, zobaczę, czy coś się dla ciebie znajdzie. A co zrobisz z tą skrzynią, gdy już będzie gotowa? Dopytywał się żebrak. Zamknę w niej człowieka, który zabił moją żonę, a poza tym ukradł mi konia i kapę z dzwoneczkami. Jeśli naprawdę się tego dopuścił, nie zasługuje na litość, odparł na to żebrak. Ale nie wydaje mi się, by dorosły mężczyzna zmieścił się w tak małej skrzyneczce. Mylisz się, odpowiedział smok. Jest tak duża, że nawet ja się w niej zmieszczę. Jeśli myślimy o tym samym złoczyńcy, to jest on niemal tak wysoki jak ty, powiedział żebrak. Ale coś mi mówi, że i tak skrzynia byłaby dla ciebie zbyt ciasna. Wcale nie, w środku jest dużo miejsca, odrzekł smok, po czym wszedł do skrzyni. A wtedy młodzieniec zatrzasnął wieko i powiedział. A teraz spróbuj otworzyć skrzynię od środka, żeby zobaczyć, czy twój wróg nie zdoła się z niej wydostać. Smok napierał na wieko ze wszystkich sił, ale nie udało mu się go podnieść. Wszystko w porządku, zawołał z wnętrza pudła. Możesz mnie już wypuścić. Ale młodzieniec, zamiast otworzyć skrzynię, zabił wieko gwoździami, a potem wziął pudło na plecy i zaniósł do stolicy. Gdy król dowiedział się, że smok jest w kufrze, od razu zapragnął go otworzyć, żeby przekonać się o tym na własne oczy. Ostrożnie uchylił wieko, by mieć pewność, że potwór nie da rady się wydostać, ale na swoje nieszczęście uniósł je na tyle, by ze środka mogła wysunąć się smocza paszcza. Smok wykorzystał to i pożarł króla jednym kłapnięciem. Chytry młodzieniec poślubił królewnę i sam zasiadł na tronie. A co zrobił ze smokiem? Tego to już nikt nie wie.